Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem D.R. Aregor, a to co oglądacie moi drodzy jest to Nekopara Vol 3, czyli moi drodzy nasza cudowna przygoda z naszymi uroczymi i pięknymi kotkami. I dzisiaj moi drodzy widzimy Mapple, która jak wiemy ostatnio ćwiczy dość dużo na gitarze i teraz narzeka na swoje palce. Jest wieczór, więc trochę się dziwię, że ciągle u nas jest, ale zobaczmy co ma nam do powiedzenia. Mapple otwiera i zamyka dłoń sztywną od wysiłku, by dosięgnąć i nacisnąć strunę. Potem patrzy w górę i przeszukuje pokój. No, trochę się jakby odcięłaś od rzeczywistości. Pogrążyłaś się w graniu na gitarze. Chyba Singure i Cynamon. Mapple, to jesteś ty, moja droga. Pojechały do domu, chyba Singure powiedziała, że niedługo po ciebie przyjedzie. No widzisz, bo po prostu byłaś zajęta tutaj graniem, a nikt nie chciał ci przeszkadzać, moja droga. No jest już noc, chyba się nie zdziwię, jeśli ona zostanie na noc, a czekolada razem z wanilią zostaną jakby u nich w domu, swoim tym prawdziwym rodowym, tak to mogę nazwać, rodzinnym. O! Spogląda na zegar, a potem na swój telefon, a jej oczy się rozszerzają. Podaje zdumionej Mapple kubek z gorącą herbatą. Chciały, ale byłaś zajęta, nikt nie chciał ci przeszkadzać. Byłaś tak pochłonięta swoimi ćwiczeniami. Dmucha na herbatę, aby ją schłodzić. No bo każdy cię lubi, jesteś naprawdę miłą i wyjątkową kotką. To ja zauważyłem, że nieraz to kotki mówią, że nie chcą sprawiać problemu, ale moim zdaniem to nie jest problem, no po prostu się zamieniliście, to nie jest nic złego. Nikt nie czuje, że sprawiasz kłopoty, właśnie. Mapple dalej dmucha na herbatę, wciąż nie biorąc nawet łyka. Z jej łagodnie uśmiechniętych ust wydobywa się uśmiech. No widzisz, ja się troszczę, bo warto, bo jesteś naprawdę bardzo miłą kotką. Brzmi jak dobry plan. Kiwam głową, zgadzając się. Nie przestaje dmuchać na kubek, aż w końcu zbliża brzeg do ust i bierze łyk. Co za gorąca nadal? Mogę zrobić jej mrożoną herbatę, bo ona nie lubi ciepłych rzeczy. Patrzę, jak Mapple marszczy twarz i wystawia język. Nie moje, tylko chyba wanilii i czekoli. Ale tak, jasne, czemu nie? Nie widzę żadnego problemu. Obcimy naczki do paznokci? Czy nie poprawia sobie ostatnio paznokci? Kręcę głową z zaciekawieniem i podaję obcinaczkę do paznokci. Jeśli ona chce ściąć paznokcie, to chyba to jest złe, bo na gitarze chyba lepiej, jak są dłuższe. Gdy to mówi, z trzaskiem obcina końcówki swoich idealnie wypielęgnowanych paznokci. Mapple? Kontynuuje zapałem, klipsy trzaskają rytmicznie. Obcina i obcina, aż jej piękne, długie i smukłe paznokcie zostają równomiernie obcięte. Myślałam, że naprawdę dbasz o swoje paznokcie. No okej, jeśli to aż tak są za długie, no to rozumiem. Mówi tak, jakby to miało być przesądzone. Następnie przy pomocy pilnika do obcinania paznokci wygładza szorstkie krawędzie. Jeśli ci to ma pomóc naprawdę w lepszym graniu, to czemu nie? Dobry pomysł. Sprawdza swoje skrócone paznokcie, wygląda zadowoloną i krótko kiwa głową. Naprawdę poważnie podchodzisz do tego tematu. Na pewno cię nie uważam za kotkę ze słomianym zapałem. Tyle mogę powiedzieć. Gdy to mówi, kładzie gitarę na nogach i zaczyna ją ustawiać. Ty chcesz dalej grać? Co powiesz na krótką przerwę? Jeśli spróbujesz zrobić za dużo wszystkiego na raz, wiele rzeczy uleci ci z głowy. To jest dobry pomysł. Przygotuję coś na kolację. Powinnaś, więc daj się przekonać i nie dyskutuj. No tak, no ale wyluzuj trochę. Po tych słowach ponownie zagrzebała się w podręczniku dla początkujących.
Nieświadomie stłumiłem śmiech. Odwracając się od mapel, kieruję się do kuchni. Jest pilna, czy po prostu uparta. Te pierwsze. Nie mówię sam do siebie, olej. Nie, nic. No nic, dawało ci się. Zastanawiałem się, co powinien zrobić na kolację. No tak jak wiesz, że nie o tym mówiłem, to po co się dopytujesz, co? Więc co sądzisz o makaronie? Nie ignoruję, po prostu bez sensu się będzie o to kłócić. Mapel też czasami potrafi być urocza. Oho, znowu używamy tego cudownego słowa. Za dużo jest urocza tutaj powiedziane. Jak tak sobie myślę, zaczynam przygotowywać kolację, a za ścieżkę dźwiękową służy mi nieporadna gra Mapel na gitarze, czy nieporadna? Z czasem będzie coraz lepiej grać, to jest oczywiste. No, widzę, że czekolada i wanilę nie są zadowolone. Ale jak mówiłem, Singure dba o to, żebyśmy spędzili czas z każdą kotką. Spędziliśmy noc, one zostały u nas na noc, ale widzę, że nic się złego nie działo. Jeszcze to nie ten etap. No ale witamy Czekola, hej, witam z powrotem. A, okej. Na miejscu lepiej, tyle słodkich kotek, bierzcie na miejscu. Jak ona słodko obsługuje klientów, urocze. O, Bulmei. Bulmei. No, wszyscy się dogadują, jest idealnie. Ej, serio, wszyscy się dogadują, jak to jest piękne. Wróciłaś do normalności, co Mapel? Spoglądam na sklep przez okno dzielące kuchnię od holu. A co ty robisz u mnie, co? No i każdy jest zadowolony, hej, super. Czy może być coś lepszego? Chyba nie, chyba nie. Jest idealnie. No ba, tylko jest problem, bo wszystkie kotki, z którymi wcześniej mieliśmy do czynienia, pokazywały rzecz, która im przeszkadza, którą nasz bohater musiał naprawić w nich, żeby one, no wiecie, co się stało. A Cynamon jest idealna, jej nic nie jest, ona jest ciągle szczęśliwa. Jestem ciekawy, jak to się potoczy z nim historia. Mówiłem ci, że tak nie jest. Kontynuujemy kilka razy przeprowadzoną już rozmowę. W międzyczasie Cynamon ubija ręcznym mikserem miskę z bitą śmietaną. Czyżby Cynamon też gotowała u nas? To trzy kotki gotują, trochę sporo. Co sobie zrobiłaś? Co się stało, Cynamon? Nie no, proszę cię, coś się stało, powiedz. Prawda. Bo obiecała mi, dlatego. Mapel to wszystko, o czym naprawdę mówisz, co? No jesteście nierozłączne, tak trochę jak czekola i wanilia. Co żeś zrobiła? Wibracje miksera przewalają drewnianą łyżkę na podłogę. Co tu się dzieje? Hej, Cynamon. Co się stało? Nic ci nie jest? Cynamon kucała na ziemię, ściskając się za klatkę piersiową, a ja podbiegłem do niej. Nieprawda, coś się dzieje, powiedz. Głupko, na pewno nie jest z tobą dobrze. Co jest nie tak? Zraniłaś się? Ale? No powiedz, bo już mam złe myśli. A, no i wszystko jasne. Okej.
Fajne myślenie naszego bohatera. Twój stanik? No stanik. Zacznijmy, że te stroje nie są chyba przystosowane do tego, więc trzeba byłoby jej kupić nowy. Nie, ja sądzę, że powinniśmy zabrać ją na zakupy? Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak, powinniśmy kupić kotce stanik. Och, czy to wszystko? Nagle czułem się zmęczony. Kiedy tak przykucnęła, trzymając się za klatkę piersiową przez głowę, przemknęły mi tysiące strasznych możliwości. Biorę głęboki wdech i prostuję się. Singury ci kupuję, prawda? Jeśli nie pasuje, powinna się jej o tym powiedzieć. Ale? Ale powinnaś, bo nie może chodzić w złym. No i do tego doszło, tak? Możecie kamerę trochę wyżej, proszę? Super, jeszcze ten dźwięk. Kotki szybko dorastają, ale ona rośnie szybciej niż większość. One, nie ona, one powinno być. Nie zdając sobie sprawy, skupiam się na podskakujących piersiach, co nam... Come on! Gdzie ty się patrzysz w górę, weź? No, dziękuję. Nie, brzydko, właśnie, bardzo brzydko, zły kaszoł. Nie mogę tak na nią patrzeć. Walę się w głowę. Mimo to potrzebujesz go, nawet jeśli próbujesz sobie poradzić, w końcu i tak będziesz potrzebowała nowego, prawda? Poza tym, jeśli to poważnie utrudnia ci codzienne życie. Poza tym są takie, które nie kosztują przesadnie dużo, co nie? Ma, ale nie może być za ciasny. Aha, dobra. Ale to przed facetem masz prezentować takie rzeczy, a nie przed siostrami, więc olej. Hę? Ty lubisz po prostu, jak cię coś ściska, powiedz to. Z liną to udowodniłaś. Rozumiem. Nie wiem co powiedzieć, cynamon, która tak autorytatywnie wypowiada się na temat staników i piersi. Jest bardzo dumna ze swojej piersi, co nie? No nie ma się co dziwić, są ogromne. Cóż, to nie tak, że mogę naprawdę poruszać ten temat. Chodzi mi o temat. Dam ci więc trochę pieniędzy, więc idź i kup sobie nowy, proszę. No tak, pójdziesz i kupisz. Dlaczego? Dlaczego? Jesteś moją córką, tak jakby pod pewnymi względami. Nic się nie dzieje. Zrobiłaś więcej niż mogłaś, więc należy ci się. Przecież dla Mapel kupiłem gitarę. Nie mogę udawać, że nie widzę twojego cierpienia. Super, w tej części zamiast poderwać normalnie kobietę na charakter, to na hajs. Bardzo dobrze, tak. No widzisz, więc dam ci kasę i pójdziesz. To? Hę? Czy ona teraz normalnie fantazjuje, tak jak zawsze fantazjuje, czy po prostu... mnie coś kocha i sugeruje coś? Sądzę, że tak. Idę kupić nowy stanik. Uderzam mocno dyszącą cynamon w głowę. Co to za gra? To jest bardzo fajna gra, Nekoparad jest naprawdę bardzo fajna i urocza gra. Cynamon z pewnością nie próbuje ukryć swojego prawdziwego oblicza. Tak, to masz wolny dzisiaj. Nie, powinnaś iść kupić go jak najszybciej. A co? Hę? Nie? A, no tak! Masz dzwonek, powinna sama sobie dawać radę. No ale okej, nie, ej, pójdziemy. Co nie? To może być fajne. Co? Nie wydaje mi się, żebym musiał być przy tobie przy kupowaniu stanika. Prawda.
Mimo dzwonka? Okej, to jest trochę dziwne, ale okej, rozumiem, rozumiem. Poważnie? Nie sądziłem, że istnieje taka zasada. Chociaż wydaje mi się, że słyszałem o takich sklepach. Może to miejsce, które sprzedają wysokie klasy odzież lub odpowiednią bliznę. Ale nie czuję, że mogę zapytać Singuro o takie rzeczy. Źle to brzmi, ale tak! Nie, kupujemy nowy, na pewno, będzie fajnie. Rozumiem. Więc teraz mam plany na mój następny wolny dzień. Mam iść z Cynamon na zakupy stanikowe. Jak to brzmi? Stanikowe zakupy. A już jesteśmy. No, to trochę brzmi jak taka, wiesz, randka, taka nielegalna, taka, wiecie, ukryta. Jak to ująć ładnie? Były takie słowa. Dobra, po prostu zakazana, wiesz, zakazana miłość, te sprawy, no kurczę, Cynamon, idziemy dalej, chodźmy. No, no tak. Sekretne spotkanie, oczywiście. Nie, to nie jest żadne sekretne spotkanie, to jest najzwyklejsza wycieczka na zakupy. Kuwa, czy ty uważasz najzwyklejszą wycieczkę na zakupy jako pójście kupno stanika? Wątpię. No właśnie, Cynamon ma rację. Naprawdę? O kurczę, widzicie ile się można dowiedzieć z Nekopary? Bierzcie przykład. Normalni mężczyźni pewnie by się tego wstydzili. Zależy? Przez całe 360... Co? Przez całe 360 stopni jestem otoczony przez bieliznę. Ale kobiecą. Znaczy... Japończycy mają na tym punkcie fioła, więc... mogę się chyba bać, co tu będzie. Ekspedientki są oczywiście kobietami i cała ta sytuacja wydaje się niesamowicie niezręczna. Chcę się po prostu stąd wydostać. Im więcej o tym myślę, tym bardziej mnie to boli. Że idziemy co zjeść. Praca. A, po prostu. Ona ma rację! Ej, ona ma rację! Tak by każdy powiedział. I? Bardzo, ale uspokój. Nie nutki serduszka naraz. Oddzielaj te rzeczy. Za dużo naraz. Uspokój się. Mówię poważnie. Ostrzegam Cynamon, zauważając, że jest w dziwnie świetnym humorze. Po pierwsze, to nawet nie jest romans. O, jeszcze się zdziwisz. A to słodka akurat. Luzik, to nie jest nic złego, a to jest bardzo ważna rzecz. Cóż, powiedziałem, że zabiorę cię na zakupy. Poza tym nie mogę pozwolić, by jedna z naszych rodzinnych kotek cierpiała. Wiem, że teraz martwiłaś się o Singurę, prawda? Poklepuję Cynamon po głowie. O, też lubisz być głaskana. Cynamon radośnie mruczy. Więc razem udajemy się do jej ulubionego sklepu z bielizną. Ciekawe, ile to kosztuje. Nie mówcie, że będzie scenka kolejna. Okej, myślę. Dobra. Mi YouTube może zdjąć za to film? Tak sobie teraz myślę. Ja się chyba nie będę wypowiadał na temat, co ona będzie pokazywać, jak ona to będzie przymierzać, jak... Nie, nas nie interesuje, ale ma fajny ogon. Jest fajny, bo tutaj jest taki cięższy, a tutaj jest taki grubszy. Znaczy, najlepszy ogon to i tak ma... kokonut. Najlepszy ze wszystkich, ale on też ma taki fajny. Ze względu na kolor też jest super. Tego jest dużo, nie wiem co wybrać. No tak, no dużo jest. Wybierz co chcesz, naprawdę. Przymierz to, ocenię. Trzyma dwa rodzaje bielizny po jednej w każdej ręce przy swoim ciele.
Cynon patrzy na mnie, czekając na odpowiedź. Szczerze mówiąc, nie wiem, która. Jestem mężczyzną, więc nie bardzo wiem, która jest dobra, a która nie. Come on, jesteś mężczyzną, więc lepiej powinieneś wiedzieć właśnie. Cynon chce mi pokazać, jak wygląda w bieliźnie. Wyczuwam bardzo złe zakończenie. A ja wyczuwam bardzo dobre. Jestem już bardzo świadomy, że nie ma i... Jestem już bardzo świadomy, że nie mam jak uciec od tej bielizny. Cholera, widzę jak ekspedient gapi się na mnie ostrym jak sztylet wzrokiem. No co, z kotką poszedłeś na zakupy? A jeśli to jest twoja jedyna kotka, którą masz, to co, sama ona tu nie może przyjść, to jak ma kupić bieliznę? No nie da się. Czyli musisz tu przyjść. Come on, co za ludzie są... źli. Wiem, że powinienem starać się zachować jak najbardziej godnie, ale w końcu jestem mężczyzną, a z tym zmaga się w swoim życiu wiele mężczyzn. Mam coraz większą ochotę uciec z tego sklepu, ale odpowiadam jej jak najbardziej dyplomatycznie. No nie. Ja mogę stwierdzić, czy jest ładny, czy nie. To możecie się śmiać, ale to jest bardzo dobre pytanie. Bo jak inaczej się spytać faceta? Nie zamierzam odpowiadać na to pytanie. Ej, ten różowy jej nie pasuje do włosów, moim zdaniem. Ja bym zmienił kolor. Gorzko się uśmiechnąłem i przyniosłem wzrok na coś, co nie przypomina cynamon. O, szkoda. Tak naprawdę szkoda. Ona jawnie nas podrywa. Co w innych częściach my podrywaliśmy kotkę, to teraz nas ktoś w końcu podrywa. Oczy cynamon błyszczą, a ona uśmiecha się z zachwytem. Nie zdawałam sobie sprawy, jak sadystyczna potrafi być cynamon. Jestem prawie pewien, że wiedziała, że to się stanie i wszystko zaplanowała, no to na pewno. Ja się też cieszę, bardzo miło spędzam czas z tobą. A no tak, kotkom przecież sztywnieje ogon, kiedy są podniecone, szczęśliwe i tak dalej. I uszy figlarnie drgnęły, a ona pozwoliła sobie na lekki śmiech. Nagle dostrzegam pracownicę, która zmierza w naszą stronę. Okej, czyli ona jest stałą klientką, już to widać. A zdziwiła się. Okej, ona się zdziwiła po prostu, że gada z jakimś facetem i klientka przyszła zobaczyć, czy jest okej wszystko. Nie. Nie flirtujcie mi tu. Pamiętajmy, że słowo pan oznacza właściciel, a nie wiecie co. A co, pasujemy do siebie? Dalej rozmawiają i wymieniają się dowcipami. Chyba nie powinienem się dziwić, skoro to jej ulubiony sklep z bielizną. Moja nagła potrzeba ucieczki staje się coraz silniejsza. Przyjemnie przytakuję ich rozmowie, cały czas utrzymując swój bolesny uśmiech najlepiej jak potrafię. Wtedy pracownica znów pyta o mnie. Nie, tak naprawdę mój bohater nie rozumie ani kotek, ani kobiet, ale z kotkami sobie radzę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że z kobietami też. To może się przedstawić i się te zapoznamy. Hę? A co pani przez to rozumie? Omijam temat szeroką łukę, ale widząc do czego zmierza. Okej, jest. No i dbam o nią po prostu. No, potrzebowała nowego stanika, co jest tym dziwnego? Aha, okej, warto wiedzieć. Widzicie, edukacja. Bytycznie każde kobiety się na to zgadzają, sądzę. Neko omoi no
Nie, nie rozumiem, po prostu stara... Po prostu narzekała i tyle. Znaczy, mówiła, że ją boli. A ja ją zmusiłem do kupna nowego i tyle. Nie rozumiem. Uśmiecha się do mnie i wyraz twarzy jest promienny i całkowicie pozbawiony złych intencji. Nie, cóż, tak naprawdę nie jestem. Chciałbym zaprzeczyć, ale to jest prawda. I główną zaletą jest właśnie to oraz jej myślenie w dziwny sposób. Tata chyba nie, więc wiesz. Cyon odzajemnia się pracownicy, kiwając głową raz po raz. Wyśpiewując mi pochwały, gdy ja tu stoję, tak naprawdę to naprawdę dziwne uczucie. Mimo to, jeśli tak naprawdę czuję się cynamon, to jestem szczęśliwy. Mój uśmiech zamienił się z bolesnego zakłopotany, a ja kiwam głową w odpowiedzi na pochwałę cynamon. Neko-chan ga partner te kata mo irasshaimasu shi ne. O, serio? Goshujin-sama mo kore dake shikkari shita kawaii neko-chan nara anshin desho? Musisz być bardzo dumny. Nie dumna. Ja nie kupuję, a pierwszy raz kupuję. Tak, cynamon jest opanowana. W zasadzie myślę, że mogłaby sobie pozwolić na trochę więcej egoizmu, nawet poza zakupami bielizny. Co? Oczy cynamon rozszerzyły się ze zdziwienia. No jest! I się cieszę, że wy się też znacie i dogadujecie w miarę. Oho, ten wzrok jest zły. Bardzo dziękuję, miło to słyszeć. Cynam wyraźnie zakłopotana potyka się o swoje słowa. Co? Ej, nie jesteś najmniej kochana z moich kotek, to jest nieprawda. Daj spokój, to nie jest śmieszne. Ale nie jesteś najmniej kochana, serio mówię. No widzisz, bo przyszła na ciebie kolej, wiesz, w kolejce trzeba ustać. Psotnie się śmieje. O kurczę, czemu jej to proponujesz? Nie, ja się nie zgadzam. Coś niebieskiego? Fioletowego? Nie, poważnie, nie mam pojęcia czego szukać, dobra? Staram się odeprzeć uduchowioną prośbę cynamon. Ta powinna pytać pracownicy, a nie mnie. No i po zakupach. Bardzo się cieszę. Ej, z tobą naprawdę też były fajne, chociaż prowadziliśmy w parę kłopotliwych sytuacji. Cynamon niesie torbę ozdobioną logo sklepu z bielizną. Idąc ostrożnie przytula ją do piersi w mocnym uścisku. No dobrze, a to źle? Daj spokój, jesteś bardzo ważną kotką, a jak sama to sprzedawczyni sklepu powiedziała, że to jest bardzo ważne dla kobiety, że musi być dobre. To konieczność, więc mi to nie przeszkadza. Zwłaszcza, że codziennie mi pomagasz. Myślę, że w porządku jest, gdy cię trochę porozpieszczam. Poklepuję przepraszająco wyglądającą cynamon po głowie. Jeśli jest coś, czego nie chcesz powiedzieć Singurę, zawsze możesz powiedzieć mnie. Znaczy się, jestem twoim panem, prawda? Tak? Patrzy na mnie z łagodnym wyrazem twarzy, a jej uśmiech jest pełen szczęścia. No i to jest najlepsza nasza cynamon właśnie. No ja wiem, że wszyscy się we mnie zakochują, no w końcu udowodniły to już cztery kotki. A Singura ciągle o tym gada. Nie wiem jak jeszcze z Mapel. Mapel pewnie też, ale to z czasem. Cynamon przylegnęła do mojego ramienia, mocno się do niego przytulając. O. Hej, hej.
Nie w miejscu publicznym. No jest. No cóż, chyba tak. Może. Co nie zmienia faktu, że to jest miejsce publiczne. Mówiłem? Kurczę, nie żałuję. Ej, tak, ona powinna być trochę bardziej egoistyczna, bo zawsze jak mówi, to mówi o swoich tych dziwnych myślach, ale nie proponuje nic. A tak to jedyne to, co mówi o Mapel non-stop, więc... Okej. No tak, to masz ciągle ruje. Nieprawda. To dobrze. Co przez to rozumiesz? Ale ty nadal nie. Bo dużo o tym czytasz, znając życie. Mówiłem ci, żebyś nie mówiła takich rzeczy publicznie. Wolną ręką delikatnie trącam jej głowę. Nie, nienawidzę to złe to jest złe słowo. Nigdy w życiu, sądzę. Jest za miła. Nie znienawidzę cię, Cynamon. To nie o to chodzi. Ej, ja mówiłem, przeważnie my podrywaliśmy kotkę, a teraz ona nas podrywa. Ej, dosłownie, tak, to jest. Chcę zostać naszą kotką. Źle to brzmi, na okres próbny. To tak zajeżdża różnorakim anime, w których było właśnie tak, że zostanę twoją dziewczyną na okres próbny, jeśli mnie nie będziesz chciał, to zostawisz mnie. Ej, serio. Zgadzamy się. Po prostu. Mówiłem ci, żebyś nie żartowała z czegoś takiego. Nie to miał na myśli, kiedy mówiłem ci, żebyś była trochę bardziej egoistyczna. Nic nie powiem. Czuję, że się zbliżamy. Co on mówi niewinnym głosem? Coś tam. Ściska mocniej moje ramię i przyciska się do mnie, jakby błagając, żebym ją rozpieszczał. Cholera. Ona jest naprawdę miękka. No dziwisz się? Ta myśl pojawia się w mojej głowie, zanim zdołam ją powstrzymać, więc uderzam się w policzek. To nadal nie jest moja definicja bycia trochę bardziej egoistyczną. Spróbuj odejść od tego szczególnego pomysłu. Nie musisz cały czas wspierać Mapel. Powinnaś myśleć o tym, czego sama chcesz. A czego chcesz? I to jest mało wystarczająca kobieta. No come on! Ej, dziewczyny, bierzcie przykład. To uszczęśliwie faceta. Wy jesteście szczęśliwe, on jest szczęśliwy. A wy jesteście szczęśliwi, jak się dobrze bawicie, jesteście szczęśliwe. A nie zażyczycie sobie na przykład kwiatów. Chociaż dobra, potwora trzeba karmić zawsze. No to widzisz, no to ja jestem też szczęśliwy, bo ty jesteś szczęśliwa, bo się dobrze bawiłaś. Czy to ci na razie wystarczy? Idziemy dalej, a Cynamon nadal zwija się wokół mnie. Zdaję sobie sprawę z tego, że gapią się na nas, gdy podrzucam ją na najbliższą stację. A i ona wraca już. No tak, ona wraca, bo ona u nas nie mieszka. Szkoda. Nekopara. Kilka dni później. Dobra, moi drodzy, zostawiamy, bo ja zauważyłem, że przeszliśmy przez dwa rozdziały. Ja w ogóle zobaczyłem na osiągnięciach na Steamie, że Nekopara trzecia ma 12 rozdziałów. Co na przykład druga miała 7, a pierwsza miała chyba 6 albo 5. Ale zauważyłem, że te rozdziały są dużo krótsze, nie są tak długie, rozciągnięte, bo kiedyś na przykład jeden rozdział potrafiliśmy 3 odcinki lecieć, a teraz widzicie, jeden odcinek, dwa rozdziały, w tym no jeden to była tylko część, ale bądź co bądź, dwa poszły. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Dzisiaj był naprawdę bardzo fajny odcinek i naprawdę świetnie się bawiłem. Mam nadzieję, że wy również, bo to jest coś niespotykanego, pójść z kotką na zakupy i kupować jej stanik, więc hej! No ale dobrze, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania oraz zapraszam was na więcej odcinków z Nekopara Vol 3. A teraz moi drodzy, adios!